Jeśli ktoś chce załatwić paszport, to w tym tygodniu będzie miał z tym problem. Na internecie przeczytaliśmy, że do 12 albo do 14 nawet było napisane, więc no, przyjechaliśmy, że może się uda, ale no trudno. Petentów nie brakuje, przychodzą nawet z tak nieaktualnymi już dokumentami. Myśmy jeździli do Wielkiej Brytanii na dowód osobisty, ale że wyszli z Unii, no to trzeba teraz na paszport, a dzieci mamy za granicą. Już od początku tygodnia są ograniczenia w obsłudze w punktach, oddziałach i delegaturach paszportowych. Jednak największe utrudnienia będą w najbliższych dniach. W dniach 9 i 10 listopada nie będzie możliwości ani złożenia wniosku paszportowego, ani też odbioru paszportu. My bardzo przepraszamy naszych klientów za te niedogodności. No niestety wprowadzenie nowego rejestru wiąże się z tym, że trzeba zatrzymać cały system i wprowadzić go na nowo. To ogólnopolska zmiana w rejestrze dokumentów paszportowych, która ma usprawnić obsługę. Wniosek nie będzie już papierowy, a wnioskujący o paszport będą składali podpis na specjalnym urządzeniu. Tutaj wszystko będzie się wirtualnie odbywać, ale to poświadczenie danych osobowych musi być niestety osobiście przez klienta naszego złożone. Wszystko ma wrócić do normy po długim weekendzie od 14 listopada.